I witajcie w kolejnym odcinku mojego Zagrajmy w LEGO Piraci z Karaibów. Ja jestem skrejzolowany, no i będziemy przechodzić drugi poziom w rozdziale Klątwa Czarnej Perły. No więc, idziemy. Rozdział nazywa się Tortuga. A nie, enterem. Story. Mówiąc, ta wyspa jest fajna. O Jezus Maria. Wiecie co? Krótkie cięcie i spotkamy się na początku planszy. Jestem z powrotem. Mamy tutaj filmik. To było dobre. A, to jest lista załogi. Jak znam, że trzeba będzie latać po Tortudze i szukać wszystkich ludzi do załogi. No, lubię takie rzeczy. Że masz listę i musisz znaleźć to i to i to i to i to. To może dlatego, że tu grałem tyle w Runwaya. Ale już zejdźmy z tematu Runwaya. Teraz gramy w Piratów z Karaibów. Lego. Busola się kręci busola. Szybciej kręci. Bo nie wiem, czy mam. O, już, dobra. Zaczynamy. Nie, jeszcze filmik jeden. Fajna muzyka. Tortuga. No. Po pierwsze, trochę trzeba amoniaków pozbierać, bo w tym poziomie postaram się zdobyć 100% prawdziwego pirata. O, rybcia. Dobra, biorę te wszystkie monety. Mam nadzieję, że nie będziemy trzeba mieć mniej niż 100 tysięcy, bo te 100 tysięcy to jest dużo. Strasznie. A wiecie co, spróbujmy sobie znaleźć ten trójząb. Jeśli się w tym poziomie w ogóle da. Nie, nie da się. Trudno. Dobra. Stówka jest. Oj, oj, oj. Chwila stopa. Nie przestanie klatkować. Dobra, już. O Jezus Maria. Sorry wielkie. O Boże. Tak, 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 tak. No jeszcze tutaj są złote monetki. Ha, ha, ha. Dobra, 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 dobra. A jeszcze tutaj. Okej, możemy iść dalej. Czas strzelić z armaty. No, dobra. Oj, oj, oj. Ciekawy motyw możliwości celowania z armaty. Przechodzimy do dalszej części tej planszy. I znowu widzimy busolę. Tak.
Nie wiem po co, ja już się naoglądałem kupę, więc to jest bez sensu, żebym jeszcze raz oglądał. Ładuj się szybciej. Ale muzyka taka swojska, fajna. No, o, trochę forsy się przyda. Ty co, trzeba znowu jakąś świeczkę? No problemu, zaraz coś znajdę, kurde. Te lagi mnie wkurzają. Co masz strzelić? A znalazłem jabłuszko. Teraz trzeba znaleźć jakieś kółko. Chyba je mam chyba możliwość znaleźć. Albo raczej nie. Dobra. Tu mamy koło. A mamy jeszcze jedno. A to się załatwi. Okej. Co my tu mamy jeszcze? O, świnia. Tu można jeździć na świni? Ale czad. Wszystko. Mhm. Tu musi być coś jeszcze. Muszę znaleźć tą... O, jest koło. Okej. A teraz jemu jabłka trzeba dać. Ciekawe. Okej. Okay. No jedź, 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 kucu, jedź. Gdzie ja mam im zajechać z tego góry? A się już do końca rozwali. Z moją małą pomocą. Ojojoj, zamknęła się brama za nami. To nie jest zbyt dobrze. Ale żeby ją otworzyć, trzeba mieć młotek. A co to rakiety są jakieś? A nie, to jabłko jest. No, tam jest git. Okej. Coś do budowania. A ma wózek. Tak, fajnie. Ja lubię budować. Ogólnie tutaj w tym budzie. Dobra, co tutaj? Trzeba będzie pokopać trochę. A mamy drabinę. A nie, bo tu trzeba jeszcze mieć miskę. Nie, miski nie zdobędziemy. Trzeba jakiś inny sposób. Nie trzeba. A nie, tutaj coś jest. Może się, że to trzeba było rozwalić. No jasne.
z tego wyjdzie. Który to? To koło tutaj. Kręcimy. A, kubełek mamy. I lejemy. Fajne. Mamy go w załodze. Śmierdzi z gościu. Lepiej się umyj. Ta żniwoko krwi wymaga. O, on ma młotek. To dobrze. A świni nie można dać. Czemu? Tu trzeba było coś skuć. Nie, tu nie trzeba nic, ale tu jest roślinka. Dobra, lecimy dalej. Już skułeś to, a skutek. Okej. Tu trzeba było jeszcze skuć jakiś piec. Okej. Się robi. O. Zlagowało. Moje pieniążki. A pochodnia. Ja potrzebuję, żeby odpalić dynamit. A jestem wybuchowy chłopak. Okej. O, to będzie bolało. Mało efektowny ten wybuch przez te moje lagi. Weszliśmy do jakiejś dziwnej piwnicy. A busola znowu zaczęła się kręcić. Tak, tu będzie gościu z załogi. Dum, dum, dum. Szybciej się kręć. Tak, znowu się zamknęła za nami brama. Ale nie zaszkodzi porozwalać to i owo. Okej, kogo będziemy tu mieli? Na łopatę znalazłem. How sweet. Dobra. Co tu trzeba będzie zrobić? Pokażę wam w kolejnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie i cześć.